Cześć, cześć, siema, Tibi z tej strony, przed wami kolejny odcinek z trików i ciekawostek do Wiedźmina 3. Jeszcze raz wam przypomnę, że wszystkie ciekawostki macie mi wysyłać na mój adres e-mail, który właśnie widzicie na ekranie. W poprzednim odcinku macie instrukcję do zatytułowania wiadomości. Oceńcie, skomentujcie film oraz strzelcie jakiegoś przyjaznego suba, żeby było mi miło. No i lecimy z odcinkiem. Zapraszam! Tym razem również na początek dam wam miejsce z dwimerytem. Podczas robienia zlecenia Biała Dama możecie znaleźć dwimeryt w górnej części wieży zamku Drachim. W gwincie opis karty Nilfgaardzki Łucznik jest nawiązaniem do gry The Elder Scrolls V Skyrim, ponieważ jej opis brzmi: zawsze celuję w kolano. A w Skyrimie większość mobków mówi do nas, że ich awanturnicze życie zostało przekreślone przez strzałę w ich kolanie. Nazwa olbrzyma Goliat jest oczywistym nawiązaniem do postaci występującej w Biblii. Wzrost Goliata miał wynosić około 3 metrów, więc nawiązanie by się zgadzało. Podczas wykonywania zadania Teraz albo Nigdy po walce z Katakanem w tym samym pomieszczeniu w kanałach możemy znaleźć sztabę Dwimerytu. Jednym z kandydatów na wspólników do napadu na dom aukcyjny Borsodich miała być, zobaczcie sami, Triss Merigold. Z niewiadomych przyczyn została ona wykreślona z listy Ewalda. Dlaczego? Kto wie, może dlatego, że wypłynęła do Kowiru lub z jakiegoś innego powodu. Podczas wykonywania zadania Wieża Znikąd możemy się natknąć na nawiązanie do realnego świata. Księga, którą mamy znaleźć, nazywa się Globalne Otwarcie Gottfrieda, czyli w skrócie GOG, co jest oczywistym nawiązaniem do platformy, przez którą możemy grać w Wieśka 3 oczywiście. Zobaczcie, nawet na okładce książki jest napisane GOG.com czcionką z platformy. Globalne Otwarcie Gottfrieda jest... Kolejnym nawiązaniem do realnego świata również w tym samym zadaniu jest defensywny regulator magiczny, czyli w skrócie DRM, co jest nawiązaniem do zabezpieczeń DRM, których redzi nie używają, ponieważ twierdzą, że DRM-y dają się bardziej we znaki legalnym posiadaczom gry niż piratom. Na Skellige? Czyli przeteleportowaliśmy się? Jest gorzej niż myślałem. Chyba nie bardzo nadążam. Niech, w wieży działa defensywny regulator magiczny. Co? To rodzaj systemu ochronnego. Zakłada, że wieży może używać tylko jej właściciel. Kiedy wykryje intruza, zamyka wszystkie pomieszczenia i odmawia dostępu. A ponieważ żaden z nas nie jest właścicielem, mnie zaatakował golem, a ty tkwisz za kratą. Możemy coś zrobić, żeby uniknąć kolejnych atrakcji? Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka, wpadajcie na inne serie oraz inne filmy. Na razie, siema, cześć i pa pa!